PUBG Mobile, czyli darmowa, przenośna wersja popularnej sieciowej strzelaniny, nareszcie trafiła do Polski. Grę pobierzecie na Androida oraz iOS-a, a odsyłacze do aplikacji znajdziecie pod filmem. Nim jednak zaczniecie swoją przygodę na serwerach gry, przygotowałem dla Was kilka podstawowych porad. Tipów, które pomogą przetrwać na wyspie grając na smartfonie albo tablecie. Z tej strony Szymon Radzewicz i zapraszam Was na szybkie szkolenie. Zasady rządzące PUBG zna już chyba każdy. Setka graczy trafia na opuszczoną wyspę pełną broni i amunicji. Przeżyć może tylko jeden z nich. Zabawa rozpoczyna się od lotu samolotem, z którego wyskakujemy w dowolnym momencie. Etap skoku jest bardzo ważny, ponieważ od niego zależy, jaki będzie nasz start podczas konkretnego meczu. Unikajcie wielkich aglomeracji miejskich. Łatwo tam znaleźć dobrą broń, ale roi się tam też od innych graczy. Unikajcie również kompletnej dziczy. W lasach i na łąkach ciężko znaleźć jakikolwiek sprzęt. Najlepsze są zabudowania składające się z kilku budynków, które nie rzucają się w oczy z pokładu samolotu. Przeanalizujcie kurs lotu, a następnie wybierzcie jedno ze skromnych zabudowań gdzieś z boku trasy samolotu. Podczas wyskakiwania przychylcie kamerę ostro do góry. W ten sposób opadacie wolniej i możecie pokonać dłuższy dystans. Im dalej od samolotu, tym lepiej. Większa jest wtedy szansa, że nie wylądujecie obok innych graczy. Na pewnej wysokości otworzy się Wam spadochron. To dobry moment, aby sprawdzić, czy nie mamy nikogo na ogonie. Przytrzymując ikonkę oka, możemy swobodnie się rozglądać w 360 stopniach. W ten sposób obserwujemy niebo. Jeżeli nie widzimy innych skoczków, można się rozluźnić. Teren pod nami będzie bezpieczny i możemy go swobodnie przeszukiwać w poszukiwaniu broni oraz ekwipunku. Tutaj moja rada, od razu odpuśćcie sobie pistolety. Ten rodzaj broni jest bardzo, bardzo nieefektywny. Zajmuje miejsce w plecaku, obciąża postać i daje minimalną ochronę. Rozglądajcie się za karabinami, karabinami wybrowymi, strzelbami oraz lunetami powiększającymi. Zapomnijcie, że pistolety w ogóle istnieją. Wyjdzie Wam to na dobre. Nie zapominajcie za to o kamizelce i hełmie. Pancerze są podzielone na 3 poziomy wytrzymałości. Ten najlepszy jest w stanie zatrzymać pocisk snajperski lecący prosto w głowę. Dobry pancerz jest ważniejszy niż zestaw apteczek. Podczas intensywnej wymiany ognia nie zawsze zabandażujemy rany, z kolei kamizelki i hełmy chronią zawsze i wszędzie. No i jeszcze jedno, zdejmijcie buty. Serio. Bez nich poruszacie się tak samo szybko, a mniej Was słychać. Gdy skompletowaliście odpowiedni ekwipunek, warto ruszać do strefy walki. Ta z każdą minutą jest coraz mniejsza, zawężając pole bitwy. Nie bójcie się jednak, gdy pożre Was ta niebieska, energetyczna fala. W pierwszych sekwencjach meczu bariera zadaje minimalne obrażenia. Czasami jest nawet lepiej pozostawać poza areną, ale mieć dogodną pozycję strzelecką. Wrogowie głupieją, gdy dostają ołowiem spoza energetycznej ściany. Warto to wykorzystać. Będąc przy wymianie ognia, nigdy, ale to nigdy nie strzelajcie do przeciwnika, gdy nie macie 100% pewności, że możecie go załatwić. W PUBG nie chodzi o fragi, chodzi o przetrwanie. Gdy na horyzoncie majaczą Wam dwie sylwetki, a Wy macie kiepski karabin bez stabilizatora i lunety, lepiej sobie odpuścić. Poczekać. Oni wybiją się sami, a Ty zachowasz swoją bezpieczną pozycję. Gdy sami jesteśmy na muszce, nigdy, ale to nigdy nie kładziemy się plackiem na ziemi. Pozostań w ruchu, biegnij zygzakiem, rób slalom między drzewami. Jeżeli się zatrzymasz, to najprawdopodobniej już po tobie. Kładź się dopiero wtedy, gdy masz pewność, że nie znajdujesz się na linii ognia. Szybko skorzystaj z apteczki i bądź gotowy na kontrę. Warto ruszać się również podczas przeglądania ekwipunku poległego wroga. Utrudniamy wtedy pracę wrogim snajperom, którzy ciała przeciwników często używają jako przynętę na kolejne ofiary. Odnośnie kampienia, podczas leżenia w pozycji strzeleckiej nigdy nie obserwujcie terenu zwyczajnymi ruchami kursora. Przesuwacie wtedy swojego awatara. Wstaje ruch,
który może zostać zauważony. Zamiast tego korzystajcie z przycisku oka. W ten sposób nie dość, że wasza postać leży nieruchomo, to jeszcze widzicie wszystko w 360 stopniach pod różnym kątem. To absolutna podstawa snajperska. Podczas prowadzenia ostrzału unikaj trybu automatycznego. Najlepsze są serie, jeden pocisk za drugim. PUBG to gra ze sporym odrzutem, dlatego zawsze zadbaj o to, aby broń była ustawiona w trybie serii lub pojedynczego strzału. Korzystaj również z przyrządów optycznych. No i pamiętaj, jeżeli nie masz pewności, że trafisz do przeciwnika, to nie strzelaj, tylko zdradzasz swoją pozycję, no i marnujesz amunicję. Fundamentalną zasadą jest również korzystanie z mapy. Bądź sprytny. Patrz, jak zawęża się teren gry i zgaduj, skąd mogą nadbiegać przeciwnicy. Nie od razu musisz biec na środek areny. Daj sobie chwilę odpoczynku. Przystań na moment, po prostu obserwując i nasłuchując. Istnieje gigantyczna szansa, że dostrzeżesz wtedy jakiś ruch. Co kilkadziesiąt sekund marszu możesz sobie robić takie krótkie przystanki, rozglądając się dookoła. Niewiele cię to kosztuje, a może ocalić życie. Postępując w ten sposób, bez problemu będziesz docierał do ostatniej dziesiątki zawodników. Może nawet zgarniesz wygraną, która w PUBG Mobile wcale nie jest trudna do zdobycia. W początkowej fazie tej gry walczysz o przetrwanie z botami, które posiadają ograniczoną inteligencję oraz umiejętności. Ode mnie to tyle. Jeżeli macie własne wskazówki, z chęcią przeczytam o nich w komentarzach. Dzięki za wspólnie spędzony czas. Jeżeli dowiedzieliście się czegoś praktycznego, dajcie suba albo łapkę w górę. No i do zobaczenia na serwerach.